Siemanko, jesteśmy na drugiej konferencji Fame, konferencji, na której wystąpi Krzysztof, także przyjechaliśmy tutaj jak zawsze z strong ekipą, no i sobie Dominika z nami nie ma, nagrywa program. A my co, wspieramy Krzysztofa, trzeba pilnować, żeby tam się krzywda nie stała. To zapraszam was do oglądania, kilka przebitek teraz, lecimy. Piotrze, powiedziałeś, chyba to było w wywiadzie dla Sixpacka bądź dla kogoś innego, że masz wywalone walkę z Popkiem. Powiedz mi czemu, bo mi się wydaje, że Popek to jest też taki idealny kandydat na walkę o pas, a wiem, że to ciebie bardzo mocno interesowało. Co się wydarzyło, że masz wywalone na walkę z Popkiem? Interesowało mnie to dokładnie. Witam wszystkich. Interesowało mnie to, bo wcześniej miała być walka moja z Popkiem. Doszło, że dostałem Krzyśka i akurat to jest moja trzecia walka i teraz powinienem walczyć o pas. No, ale jeżeli tak woda, że chcieli, że po prostu nie, no to do czwartej walki nie będę podchodził o żaden pas. Nie traktowałeś tego jako trochę ujma, że mając 2-0, będąc wiesz, na topie dywizji ciężkiej w organizacji, walczysz z debiutantem? No w pewnym stopniu tak, tylko że tutaj akurat mówię, no ja miałem jakby tak powiedzmy, no wiadomo, słownie to można sobie dużo mówić, tak? Że miał być Popek, miał być, no ale wiadomo, tu miał jedną kontuzję, tu coś i tak dalej, więc no jest Krzysiek i z Krzyśkiem mam zamiar zrobić zajebistą walkę. Myślę, że to będzie lepsza walka niż Popkiem, bo na pewno Krzysiek podchodzi bardzo sportowo do tej walki. Myślę, że będzie rozpierdolnik. No, ja byłem w Ankosie, robiliśmy nawet z Krzysztofem wywiad, widziałem dwa treningi i chyba tam były zapasy i stójka. Trenuję. Na pewno trenuję, to ja nie mówię, że nie. To właśnie o to chodzi, tak? Że jeżeli jest sportowcem, to trenuje tak jak prawdziwy sportowiec. Chciałem to pociągnąć dalej, to pytanie. Właśnie, Krzysztof, czy ty uważasz, że Bestia jest ci w stanie zagrozić fizycznie? Znaczy, jeśli chodzi o siłę, to na pewno nie. No, tylko tyle, że no, Piotrek był w ringu, miał te dwie walki, tak, zrobione. No ale ja to twierdzę, że rekord nie walczył. Co to zrobiłem, kurwa, bo chujowo poszedł na dyk i nie wiedział, co zrobić. Nie mam zrobiłem o to. Taką nędzną dykcję, no, słyszycie, ja pogłos idzie, ja nie bardzo wiem, co on mówi. Odpowiedź. Że robił Mateuszowi odblok. Co robił? Odblok. A co to jest? Arku, ja nie wiem. Co to jest odblok? Ja nie wiem, co tam robił. Się tam ja nie wiem, co tam Tańcula komu robił, ale wiem, że go nagrywałeś pod prysznicem, więc może masz jakieś zmazy nocnej własnej projekcji, nie wiem. Doblok, odblok. Tańcula, ty jesteś specjalistą od sterydów. Mi nie mów takim szyfrem, bo ja nie rozumiem, co ty mówisz. Pomogłem Mateuszowi wyjść z swojego tytułu. Pytam się, ile osób przekręciłeś na twojej diety? Inżynierio ciała. No jak na Ignacy, jak się czujesz? Ale ty jesteś kurwa dbanem, ja pierdolę. Ty jesteś jakiś niedojebany kobie? Nie, no jestem niedojebany, już wiem kurwa przecież. Na pytanie dziennikarza odpowiedział. Ale ty jesteś kurwa dbanem. Na pytanie dziennikarza na moje TV reklama odpowiedział. Czy ty, Krzysztof, masz również taką osobę, z którą te emocje by po prostu puściłem? Słuchaj, ja na chwilę obecną to jeszcze mój mózg nie pojmuje tego, co tutaj słyszałem ze strony Jacka. Bo ja tak powiem ci tak, odnośnie tych sterydów, które zarzucasz Arkowi, to sama strzykawka nie zawsze pomoże. Dla jasności. Ale nie daj narzucać, nie narzucać. Powiedziałem, gdyby on brał, to jest jego sprawa, ale on sprzedał całe swoje środowisko. Tu o to chodzi. Tak, tylko tyle. Tak. Po prostu, żeby na niego uważać. Kto jest wokół niego, tak, jest dotknięty kłamstwem bądź pomówieniem. O tak, to mi chodzi. Tak, ale powiedziałeś, że sterydy, jeszcze raz sterydy. Sport zawodowy rządzi się swoimi prawami. Jeśli chodzi o sporty sylwetkowe, to Piotr tutaj może się też wypowiedzieć. I dieta to jest podstawa. Jeśli on sprzedawał dietę, to Piotr też ci dopowie. Dieta w sportach sylwetkowych to jest podstawa, nie strzykawka. To po pierwsze. A po drugie, to już tak ode mnie, przestańcie czepiać się rodzin. Bo rodzina to jest rzecz święta. Oglądałem na YouTubie twój wywiad z Marcinem Neumannem. No strasznie słabe było te ślepaki, bo teraz co czuje ta jego córka? To po pierwsze, a po drugie tutaj no też Arka matki się czepia. Moja żona, a moja żona to jest moja rodzina? No pewnie, że tak. No właśnie.
została na jego mediach nazwana pedofilką i zbrodniarką. Kobie, bronię! Która sprzedawała dzieci pornograficzne, która sprzedawała, tak, to jest na jego mediach, przez Konrada Niewolskiego upublicznione, no, więc... Wiesz, nie... Tego, ale to pierdolę, mitowanie. Nie każdy zobaczy, kto pierwszy rzucił kamieniem. No tak, ale tego... jak on powie, że to jest, nie wiem, że twoja żona jest taka i taka, to ty musisz odbić piłeczkę i powiedzieć coś jego matce? No podnieś łapę do góry i do niego to zobaczę i tyle. Ja powiedziałem, że z racji przyjaźni z bratem Lucyfera, z Konradem Niewolskim, może powinien zorganizować w Tomaszkowicach seanse spirytualistyczne. Ja nie wiem, ale powiem ci, że gdyby to tyczyło mojej mamy... Ale co to jest o mamie? Bo on, nadinterpretuje. To uderz w stół, nożyce się odezwą. To jest jego projekcja. On usłyszał to, co chciał usłyszeć, a nie to, co ja powiedziałem. Tyle. To jest jego, projekcja, to są jego demony. Nic mi do tego. Ja żartobliwie powiedziałem, żeby z bratem Lucyfera spirytualistyczne, wiesz, to wywoływanie duchów, skoro jest brat Lucyfera, ma dostęp do zaświatów, no to i skoro są w takiej komitywie, to nie kręcą film o seansach spirytualistycznych. Spirytualizm. A to, jak on to odebrał, to jest jego sprawa. Uderz w stół. Tyle. Nożyce same się odezwą. Się odezwały. Nic mi do jego spraw. Tyle. Nie wiem, nie kumam tego, co mówisz. Ja tylko uważam tak, gdyby to poszło o moją matkę, to Nikola z chłopakami nie byłby w stanie mnie zatrzymać. Proszę powtórz pytanie odnośnie walki. Czy masz jakieś swoje nemezis, z kim chciałbyś się zmierzyć i z kim również byś wywołał takie emocje, jak właśnie tutaj panowie przy stole? A no to nie wiem, no kogo dadzą, to trzeba będzie coś tam robić, no. Czyli większego konfliktu nie ma? Słuchaj, tu nie chodzi o konflikt, tu chodzi o dobrą walkę, tak? Zawsze, ja zawsze sobie stawiam cele. Dzisiaj jest cel taki, później jest cel taki, taki, taki. Chciałbym iść do tej najwyższych celów. Rozumiem. A propos walki, czy ja dobrze słyszałem, że ktoś mówił, że przygotowuje się u Andrzeja Kościelskiego, tak? To kto? Krzysiek. A! No to biorąc pod uwagę to, co mówił mój ziomeczek Marek Garmulewicz o umiejętnościach trenerskich Andrzeja Kościelskiego, no to przepraszam, mimo że z wielką sympatią do ciebie, jeżeli jest pod okiem Andrzeja Kościelskiego, to jeżeli miałbym wolny szmal, no to bym postawił na podopiecznego Andrzeja Kościelskiego. Biorąc pod uwagę to, jakim respektem darzę naszą legendę zapasów Marka Garmulewicza. Garmulka, pozdrawiam, Mareczku. Jest dobry kurs, a tam słyszałem, że jesteś bardzo majętny, domy, baseny, stawiaj. A właśnie, no tak. Mówię całkiem poważnie, jeżeli jesteś pod opieką Andrzeja Kościelskiego, to stawiam na ciebie, no mówię jak jest, no. Ale przy całej sympatii dla twojego przeciwnika, bądź przecież nie wroga, jesteście kumplami. To jeżeli miałbym stawiać szmal, no to w tym momencie stawiam na ciebie, jeżeli masz takiego trenera. Ja pozdrawiam również trenera Andrzeja, czekamy na kolejne wywiady. Ten nikt to jest jeden prezes, drugi prezes, trzeci prezes, czwarty prezes, więc kto jest nikt? Właścicielu Hiltona, kto to jest ten nikt? Ty jesteś nikt! O kurwa, weź. Nie wiem, czy to jest słychać na streamie, ale naprawdę Piotrek tutaj leci grubo. Muszę tłumaczyć. Co mam pokazać do kamery? Pięści, bo ja tutaj zerkam i pan ma strasznie... kostki. Tak, proszę pokazać, nie do mnie, tylko ten do kamery. Wszyscy widzą, panie Jasku, skąd takie pięści aż sine? Pan dużo trenuje na gołe łapy? Arkadiusz, zmiana rywala się okazało. Jak na to zapatrujesz? Nie, no już wczoraj wiedziałem, że wczoraj już to padło, więc miałem całą noc, jak się na to zaopatrzyć. Dobrze, wiesz, Mateusza pokonałem, teraz pokonam tego i zakończę w ogóle to, wiesz, całe uniwersum, jak to nazywałem w internecie, uniwersum Murańskich, to będzie endgame. No my też dostaliśmy Team Tańcula tutaj, bo też pan Jacek do nas napisał, bo tam już mi się nie podobała jedna sytuacja, że śmieliśmy się z tych walk pod Żabką na samym filmiku, także też wiadomość dostaliśmy, także tutaj Radzik stanął po twojej stronie.
Nieładnie to powiedzieć, wygląda atakowanie tej rodziny, to jest takie... Ja, szopiłem, przecież to w ogóle niechronologiczne jest to, co on mówi, bo nawet jak wtedy przywoływałem przecież tego Niewolskiego, to jeszcze nie było żadnej afery o jakieś tam te rzeczy, które, o które go posądza Konrad, tylko to była zwykła rozmowa, możecie sobie obejrzeć naszego face to face'a, tam wszystko jest, tam nie było takich słów w ogóle, wiesz, jeżeli jak ja bym wiedział, że takie słowa miały paść coś, to w ogóle bym kogoś takiego nie wzywał, no ale to jest właśnie Jacek Murański, który szuka, robi z siebie teraz, wiesz, kurwa ofiarę tego wszystkiego, to on jest teraz ofiarą. Złokciem zgłaszał. Pewnie przed chwilą przypierdolił sobie. Nie myślisz, że coś to jest takie już... No jak przegrał, taka zimówka będzie. Jednak. Słuchaj, poprzednia walka, miałem się bić z Mateuszem na dziewiątce, podobno miał jakąś kontuzję. Ja do tej pory nie dostałem żadnych dokumentów, że tą kontuzję miał. Więc wiesz, skąd ja mogę się to nie z Farmazon? Na ten moment wydaje mi się, że to z Farmazon, widziałem go na face to face, ważył ewidentnie ze 100 kg, więc nie był w stanie pewnie zrobić wagi. Stwierdził sobie, skoro nie mogę zrobić wagi, no to pierdolę tą walkę, bo szkoda mi, wiesz, stracę 30% i tak dalej, i tak dalej. To jest moje skromne zdanie, może się mylę. Okej, jak się mylę, to się mylę, to przyznam rację i powiem, tak, pomyliłem się, bo ja umiem się przyznać do błędów. Nie było się tych dziwnych takich reguł, jakaś rzymska klatka 3x3. Nie, stary, ja już... Nie istnieje, kurwa, nawet, no to są... On sobie sam wymyślił, że taka, wiesz, stary, ja się zgodziłem na taką rzymską klatkę i nigdy nie wiedzę, jak wygląda. Ja po prostu mówię, dobra, rzymska klatka, to się wiesz, koja... Chuj wyjaśnij go, nieważne w czym, czy to będzie rzymska klatka, czy... Kojarzy ze starożytnym Rzymem, że tam lwa nie było. Kurwa, może by. Tylko ty, jak zależy, żeby nie Darek, nie? Nie, Darek Lew to taki prawdziwy lew. Wyjdzie, że tam był razem lew. Nie, no wiesz, no 3x3 to wiadomo jest trochę... Kurwa, no to w sumie chyba nie dużo, nie? Ty, no ale słuchaj, jak weźmy lwa, masz psa obronnego, także... Czekaj, kurwa, 3x3, będzie raz, dwa, trzy. Nie, no miejsca wystarczająco jest. To raczej ucieczki nie będzie. Nie, co, to tam nie będzie w ogóle ucieczki. To mówię, znaczy, to wykorzystał swój większy zasięg, swoją szybkość. Na wszelki wypadek bierz doga Marleya ze sobą, bo jak będzie lew, to... Zagryzie, no. Zagryzie chłopie, a ty się śmiej, ten pies, jak widzi większe rasy od siebie, to tak... No to... Że to jest sobie trzeba uważać, naprawdę, bo on normalnie... Czekaj, atakuje... bo tu zadymiarz główny się pojawił, chodź teraz. Ja nie dymiłem, ja po prostu stwierdziłem, że już dosyć tego czepiania się, rodzin, tego wszystkiego. No. Stary, on zaczął się szukać, wybierać jakieś pierdolenie, to w ogóle nie chronologicznie to nie miało w ogóle, wiesz, sensu. Słuchaj, że widziałeś, co on mówił? Czy zrozumiałeś w ogóle, co on mówił? Nie, dlatego ja powiedziałem, że mój mózg tego nie przetwarza z początku, bo tam jest... poszło od strzykawek sterydów poprzez tomograf syna po wujka Władka, nie wiem, tam... A później ci się podlizywał, kurwa, jak a potem mówisz, że kurwa nie? Ten... Nie, ja oglądałem, naprawdę wam powiem, oglądałem ten z Najmanem, to było bardzo niesmaczne słuchać o tej córce, także naprawdę, nie znam Marcina Najmana, tutaj też nie znam Jacka Murańskiego, ale to dla mnie, jak ta dziewczynka się teraz czuje, no tak. Powiedzcie jak. No nie, to jest kurwa lipa w chuj, no. To jak ja nie później, to już mówię, że to jest lipa w chuj, no. To bardzo... Starsza dziewczyna, nie zrozumiała dziecku, nie? No właśnie, co pójdzie do szkoły i dobra, róbcie wywiady i decyzje. Nie wiem, na czym skończyliśmy, a nie, no teraz, no i co tam dalej? Może ta klatka, no nic, kończymy, Arkadiusz, bo życzę ci powodzenia, mam nadzieję, że wygrasz. Nie, dziękuję, żeby nie zapeszyć, dam siebie wszystko jak zawsze. Co powiesz? Głodny jestem. Nie bałeś się, Nikola, żeby nie poszedł na internet, a tutaj w przypadku konfliktu Krzyśka i pana Jacka? Nie bałem się, taka praca, no nie. Widać, że tam złą koło między nimi, widać to. Ale gdzieś tam się stali tu przy recepcji, tam ona plunął na twarz. Żadnej pani się teraz nie szykujesz, nie ma tam żadnej propozycji? Wiesz co, na razie się nie szykuję, ale od stycznia powoli się zacznie szykować. Jakieś tam propozycje są, ale muszę ustatkować troszkę życie prywatne. Jak ustatkuję, myślę, styczeń, luty, zacznę mocno przygotowania i na wiosnę coś tam bierzemy, jakąś waleczkę. Może z waszym kolegą Radzikowskim? Nie, bo z nim był Radzikowskiego, tam w jakichś wywiadach mówiłem wcześniej, żebym chciał z nim zawalczyć, ale znamy się, Krzyśkiem się znamy kupę lat, tak? I czasami przyjeżdża tutaj do Łodzi do mnie i kolegujemy się, nie mógłbym uderzyć kolegę, no nie? To jest takie, tak powiem szczerze, że nie umiem walczyć, tak? Nie wiem, stanął naprzeciwko niemu i... To może Mariusz, rewanż. O, Mariuszem tak. No chyba Mariusz brata ma, to może jego brata. Dwóch ma. Dominika i no, dobra. A dziękuję bardzo. Nie zawracam głowy, dobra, pracy dalej. Miłego i miłej pracy, trzymajcie się. Jakie emocje po konferencji? Nie, no kurwa, no tam emocje, no to no, chore to wszystko, kurwa. Za dużo nie mieliście do gadania, bo tutaj trząskrat, skoro walka Jacka z Arkiem. Dla mnie to był żart jakiś, nie? To jest kurwa żart w chuj, nie?
Jak też zachował tutaj Krzyśka w tej sytuacji? Krzysiek już wcześniej nam mówił na tym, że bardzo dobrze się zachował, ale widzisz na przykład w tym momencie tego Krzysiek, gdzie z Murański nic do mnie nie ma, ja do niego nic nie mam, tak? W tym momencie Krzychu mu dojebał. Ja powiedziałem, że on trenuje w Ankosie. Nie wiedział co zrobić, odbił piłeczkę w tym momencie, załagodzić kurwa sytuację. To kurwa tak się nie robi, to, kurwa bez przesady. Trochę dziwnie to wygląda. No dziwnie frajersko, no zwyczajnie. Kurwa. Albo mówisz to, co mówisz, a nie wchodzisz później za chwilę w dupę, kurwa, komuś, tak? Czyli się trochę mówisz, Jacek wystraszył Krzysztofa. Dokładnie. No tak, Krzysztof powiedział mu to, co myśli i tak powinno to wyglądać. A nie, że wiesz, obraża ktoś dziecko, obraża ktoś matkę i ktoś, facet 50-letni, kurwa, robi to samo. No to kurwa, odbija piłkę, ty wiesz. I uwaga Jacka, jaka teraz jest w tym momencie? Kostówki waży, nie? Jacka? No. A wiesz co, nie ma żadnego pojęcia, nie rozumiem. Jakby się stosowało taką walkę, żeby z Jackiem stoczyć? Wiesz co, nie mam ciśnienia do niego jakoś, tak wiesz, na tą chwilę powiem ci, nie skupiam się na tym, nie chcę mi się jakoś tam, wiesz, myśleć. Jestem na ten ciekaw ten. Tych umiejętności, bo to jest... Myślę, że co do umiejętności wszystko może być bajkopisane, no chyba, że rzeczywiście są, no to chętnie się przekonamy na za tydzień, nie? Znaczy wiesz, to też nie mnie przekonamy, ta klatka rzymska czy jakoś tam, 3 metry, to też nie będzie oktagon, wiesz to... Wiem, ale też tam może być parter, tam też to wszystko... Parter jest normalnie. Nie, no chyba tak. Tam... Nie, mi się wydaje, że sama stójka chyba, nie? Nie, mi się wydaje, że parter, łokcie, parter, wszystko, nie? Tak miarę ten trochę mówi, że no, chyba wszystko jest, nie? Kurde, gra ten pełna gołe pięści, to powiem ci, że mocno może. Nie, no to tam jedyną rzeczą, żeby gdzieś tam nie urazić, to trzeba było po prostu wejść w nogi, wyjebać go i stłuc, nie? Wiesz. Dobra, przechodzę do najważniejszego pytania. Jak gotowy do walki z Krzysztofem? Wiesz co, miałem trochę tam ostatniego czasu problemu. Byłem przetrenowany kurwa w chuj, robiłem chyba z 15 jednostek treningowych, nie? Ale wiesz, robiłem siłownię, tak? Czyli siłownię też liczę jako jednostkę treningową. Cardio robiłem. Co do sportów walki, no to robiłem 2, maksymalnie 3 treningi fighterskie. Z tego względu, że chciałem bardzo poprawić kondycję. Dzięki no. bardzo. Dziękuję bardzo, dzięki. Z nami Michał Boxer Baron. Witam strong ekipę, strong ekipę. Pierwsze pytanie, Michał, czy się ręka nie boli? Nie, już jest git, nie? Możemy, w ogóle zmierzmy się na rękę, stary. Dawajcie. Jestem ciekawy. Tylko ja byku siłowym już teraz kupę czasu nie robię. Spróbujmy lewą najpierw. Lewą? Lewą, no. 3, 4. Dobra, i prawa? Musiałem to zobaczyć. 3, 4. Aj. Dobra, to jednak inna siła, nie? Inna wiesz, siła. Siłowo nic nie robimy tak naprawdę, kupę czasu ale, z Krzysztofem. Ale jest silny, nie? Ale dam ci... Ale ja nie jestem arm wrestlerem, tylko strukturerem byłem. Tak, ale tam jest prezes Fejmu. Mocy? A Rafał. Rafał! Rafał! Rafał, ratuj Fejmu. Honor Fejmu. Nie, a film co? Nie mogę, jestem po tej operacji, nie? Tak, a lewą? A lewą też, jest słabiutki jestem teraz. To zrobimy tak sztucznie. No, możemy zacząć, tak? To jest ciekawości. Klikaj, no. To nie ten, nie mózg, no spróbuj. Zacząłeś? Nie, ja jest, robisz, nie? Lecisz, chłopie, lecisz. Dobrze. No. Na razie szybko. No ja to wstrzymaj. To nie ma opcji. Stoi. Mogę tak się trzymać po godzinie. Siłowałeś się? Nie. Ale lecimy. Ale no, zostawiasz łokciem. Patrz, no, żeby to było równo, bo ty równo, zrobisz równo. Tak i o. Równo. Już? Już. Dawaj. No, spokojesz? Lecimy. Ale oj, kurde, ma ciężko jak... Dobrze, Rafał, lecisz. Ale tury, spotkały się niedźwiedzie. No, co jest? Dobry jest. No, co jest? Dobry. No. Lecimy. Przytrzymam. O tak. Dobra, no naciągamy sobie ręce. Tak. Ale dzień, normalnie. Ale... Silny tur. Silna federacja się żuła. Ja jestem tam chodzi bez tego, bez treningu, nie? Bez tą operacji. I zerwałem łapę, nie? Wszystko. Ale siłowałeś się jeść na pewno, bo... Czuć, że masz... Znaczy tak genetycznie jak jestem, wiesz, nie? Rafał jest mocny, no. Jak to nasz Krzysztof wypadł, powiedzmy? Znaczy no, na pewno stał się bohaterem konferencji. Pozytywnym bohaterem. Pozytywnym bohaterem, no. Znaczy, powiedział bardzo dużo prawdy, nie? Chyba coś takiego, co wielu chciało usłyszeć. No ale wiesz, ty lubisz dymy i powiedz mi, jak ci się do tego odniesiesz? No bo jakby ja? Ukrócił troszeczkę tutaj ten... Że podstypił tutaj jakby tą... Wiesz co, nie. Ja nie uważam tak, czy ty tak uważasz jakby to, wiesz? Nie, ja tak nie uważam. Uważam, że... te zdanie, które powiedział, tą sentencję odnośnie rodziny i tak dalej, bardzo mądrze powiedziane. W ogóle jakby nie mam tutaj żadnego problemu, stary, że w ogóle Krzysztof powiedział w ten sposób. Powiedział mądre słowa, nie? Wydaje mi się, że
Tym bardziej, że jeżeli jest tak duża oglądalność, jaką mieliśmy w trakcie w ogóle tej konferencji, to Krzysztof na pewno w sercach wielu ludzi stał się idolem, nie? Ale powiem ci, że ty też, no bo w końcu gdzieś z tym Casio już skończyło się pozwalanie takie. Powiem ci, że mnie to trochę szokowało, bo... Wkurwiłem się. Słuchaj, jesteście jego pracodawcami i jakiś szacunek, chociaż minimalny, powinien do jego pracodawcy, mi się wydaje, że mieć, a tutaj tak, no, pozwalał sobie strasznie na takie pyskówki. Wiesz co, już... Ja mam bardzo dużą tolerancję na pierdolenie, nie? W sensie jak ktoś tam mi coś gada, wiesz, to mi nic z tego nie robię, bo ja wracam do domu i zapierdalam sobie gdzieś tam, wiesz, swoje tematy, nie? I w ogóle mnie to nie przejmuje się, ale w momencie, gdy już rzeczywiście stary, on specjalnie odbijał piłkę w moją stronę, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam podjudzić, nie, tą całą sytuację i przy tej tak dużej oglądalności, wiesz, jeżeli on mi ciśnie i widzi to cała Polska, to ja w oczach moich partnerów, na przykład gdzieś tam, gdzie pracuję jeszcze poza fejmowo, nie? Po prostu wyjdę na gościa, który kurwa, no nie wiem, nie ma jaj. A w momencie, gdy nie masz jaj w tym biznesie, w jakimkolwiek biznesie, to stajesz słabszy, nie? I ja nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, bo kurwa, akurat teraz jeszcze klub otwieram muzyczny jest w Zawierciu, gdzie jest to branża taka, że wiesz, masz bramkę, są jakieś grupy kibicowskie, wiesz, to jest ciężki temat. Jeżeli ja będę jako osoba, która jest właścicielem klubu, miękka i będę sobie pozwalał, no to jaka jest wtedy moja, wiesz, będzie opinia w oczach tych ludzi, którzy kurwa są charakterni, są to dobre chłopaki, mocne przede wszystkim. Jeżeli pracodawca będzie taki, a nie inny, to przecież kurwa... to wstyd pracować do kogoś takiego, wiesz. Ja myślę, że ty się troszeczkę boisz mu odpowiedzieć, bo gdzieś się spierdzieli, bo wiadomo, teraz się tych federacji natworzyło, jest gdzie uciec, a strata takiego Casiusza, mi się dajesz dla fejmu, to byłby duży cios. Mógłby, jasne, że mógłby to być cios, ale fejmy ma, Casio, ja. I ja jestem podzielony, ja w fejmy ma, czyli osoba, która gdzieś tam jest, powinna być bezstronna i obiektywna, ale jest też kurwa Boxdel, który już został tyle razy poruszony przez swojego zawodnika, że tym razem ja też kurwa odpowiem stary działami i... No i tyle, nie? Z tych wszystkich zawodników, których zatrudnialiście jako Fame, kto ci tak najbardziej zawiódł? Najbardziej kto mnie zawiódł? Tak. Kurde, najbardziej mnie zawiodła walka Araba z Kizo, nie? No to była taka, moim zdaniem, najnudniejsza walka, nie? Ta bokserska. Oni tam zrobili szachy, nie? W sensie totalnie... No szkoda, że nie było właśnie tu MMA, tak jak mówię, z Arabem miałem okazję tam się teraz szarpać w zapasach, no to jest w parterze, to jest łój. Strasznie jest mocny. No, to jest prawda, ale no, on też jest mega przyjazny, nie? No ciężko przyznać, żeby jakaś awantura. Ja nie lubię za bardzo walk przyjacielskich, bo one nie budzą we mnie emocji, po prostu, nie? Jakby, no, też mam do tego prawo, do tego swojego zdania, nie? Że walki przyjacielskie, walki sportowe, spoko, ale to nie jest to, co jakby mnie tak kręci. Dobra, a powiedz mi, czy uważasz, że mam rację, co teraz powiem, że ta walka Najman-Casio jednak spełnia swoje założenia, bo było niegłośno, każdy o niej mówił, każdy mówił, że bez sensu Najman, bo moim zdaniem właśnie to przez to, jak on się zachował, ta walka urosła, jeżeli chodzi o oglądalność. Zdecydowanie medialnie to jak najbardziej skłamałbym, jeżeli... To było dla was na plus, moim zdaniem, to co on zrobił. Bo miało być po tej walce na pewno głośno. Był szum, tak. To nie można tego ukryć. Zazwyczaj wiesz, jest konflikt przed walką, jest walka, cisza. To tak, była tak. Konflikt, walka, jeszcze tak, głośniej. To było fenomenalne zagranie, moim zdaniem. Tak, ale mimo wszystko sytuacja z Casio, którego może nie lubimy się za bardzo w tym momencie, ale jednak zawsze będę zdania, że wolałbym to cofnąć, no bo chłopowi skręcono kostkę, kurwa, wiesz, trener od Najmana skręcił mu kostkę i taka rzecz nie powinna mieć w ogóle miejsca, nie? Jeżeli szłoby cofnąć czas i żeby ta walka się odbyła normalnie, to wolałbym to, niż gdzieś tam to, że o fejmie usłyszy trochę więcej ludzi, nie? Tak, też do was budzimy pretensje, że ochrona nie tak zareagowała, tak, że to, tak, to też tak, jest... Tak. To był mega kocioł. Sam organizuje zawody z rąk, tak. Według mnie to nie jest taka ranga wydarzeń, jak to robicie wy, tak? Tak. Ale wiem, że jesteś organizatorem i przeżywasz takie rzeczy, bo ja też zawsze mówię, kurde, czy wszystko było w porządku, tak. Co mogę zrobić lepiej. Ta sytuacja, stary, miała wiele fajnych stron. Pod kątem tego, że dużo więcej ludzi się na pewno dowiedziało o fejmie, że to była taka, wiesz, turbodrama jeszcze. Tydzień się ciągnęła, stary, po gali, że to było mocne zaskoczenie dla ludzi, że on kopał w boksie, że ten trener i tak dalej, ale mimo wszystko złe strony przeważają, no bo nasz zawodnik, Casiusz, miał skręconą kostkę i to jakby, kurwa, jego zdrowie jest ponad to wszystko, nie? Mimo, że mnie wkurwia,
to jednak nigdy bym mu nie życzył powtórki z rozrywki. Nie? Super. Fajnie, że dbacie o tych zawodników. Nie chcę ci zawracać więcej głowy. Trzymaj się. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Pozdro. Dobra, to co, panie Krzysztofie, konferencja dobiegła końca. Tak jest. Skrzydełka zżarłeś, Murano, nakrzyczałeś? Nie, nie nakrzyczałem, po prostu zwróciłem uwagę, no wiesz, no kurczę, no ile można, no tam słuchać z boku, takich rzeczy, no. Dobra, ktoś ma coś do kogoś, ale mieszać w to osoby trzecie, no to no, równie dobrze, wiesz jak jest. Słabo, to słabo. No zresztą to już mówiliśmy na materiale, nie ma co tego powtarzać. I co, kończymy chyba ten odcinek, nie? Tak, kończymy, jedziemy do domu, jest 9:00, w domu będziemy na 10:00 i co, spać. Tym optymistycznym akcentem kończymy niedzielę. Tak, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę i najważniejsze, zasubskrybować kanał. Tak jest. Pozdrawiam. Na razie. Kurwa nie.